Witam w kolejnym odcinku na kanale Artubi. W tym odcinku analizie lepkościowej poddajemy olej Shell Helix Ultra 5W40, który pracował w dwóch niemal identycznych samochodach Hyundai i30, szczegóły nieco później. Na początku rozpakujmy wspólnie przesyłkę. Tutaj sytuacja niestandardowa, ponieważ w przesyłce znajdują się trzy próbki. Próbka pierwsza, olejnowy Shell Helix Ultra 5W40. Próbka druga, olej przepracowany z samochodu numer 1, szczegóły później. Próbka trzecia, olej przepracowany z samochodu numer 2, szczegóły również później. Próbki zostały dostarczone przez moją studentkę, która zainteresowana prowadzonymi badaniami podrzuciła próbki oleju z samochodu swojej mamy oraz brata. W tym odcinku przeanalizujemy wyniki dla Hyundai i30 z roku 2009 o przebiegu 208 tysięcy km. W kolejnym odcinku pojawi się Hyundai i30 z roku 2008 o przebiegu 260 tysięcy km. Z dokładnie takim samym silnikiem, natomiast różniący się kilkoma aspektami, m.in. stylem eksploatacji. W ramach dodatkowych kroków przeprowadźmy szybki test bibułowy celem porównania naszych olejów z punktu widzenia zmian wizualnych. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Hyundai i30, rok produkcji 2009, silnik 1.4 benzyna z instalacją LPG, przebieg ogólny 208 tysięcy km. Właścicielem tego pojazdu jest 54-letnia kobieta, eksploatacja pojazdu na obszarach wiejskich, krótkie odcinki. Do samochodu zalany został olej Shell Helix Ultra w klasie lepkościowej 5W40, klasa API SN+, klasa ACA A3/A4. Zalecenia producenta silnika są zgodne z tymi, które zostają teraz wyświetlone. Bohaterka tego odcinka przejechała na tym oleju 7000 km. Eksploatacja, tak jak wspomniałem wcześniej, zdominowana przez krótkie odcinki. Styl jazdy spokojny, niezbędna była dolewka w ilości 100 ml świeżego oleju. Olej wymieniono po 12 miesiącach eksploatacji. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a później przepracowanego. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 76,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,9 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 169. Znamy wyniki dla oleju świeżego, możemy je skonfrontować z deklaracją producenta oleju. Widzimy, że zmierzone oraz zadeklarowane wartości są ze sobą zgodne. Pora na olej, który pracował w silniku, aplikujemy do lepkościomierza olej przepracowany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak dla oleju świeżego.
Dla oleju przepracowanego zmierzona lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza wynosi 69,5 mm2 przez sekundę, w 100 stopniach Celsjusza 12,1, natomiast wskaźnik lepkości wynosi 172. A to oznacza, że następuje spadek lepkości mieszczący się w granicach plus minus 10%, czyli przedziale ustalonym za akceptowalny. Jest to zmiana lepkości nie budząca większych wątpliwości. W przypadku lepkości mierzonej w 40 stopniach Celsjusza znajdujemy się na granicy przedziału akceptowalnego oraz ostrzegawczego, co nieco może zastanawiać, bo mamy stosunkowo niski przebieg tego oleju, czyli 7000 km, dolewkę świeżego oleju oraz instalację LPG. Natomiast z drugiej strony mamy krótkie odcinki eksploatacji. Reasumując, decyzja o wymianie oleju bazując na wynikach lepkościowych w pełni uzasadniona. Już teraz zapraszam do kolejnego odcinka, w którym pojawi się drugi Hyundai, zapowiadany wcześniej. Dodatkowo w kolejnym odcinku przeanalizujemy wspólnie wszystkie dotychczasowe wyniki zagregowane dla oleju Shell Helix Ultra. W sumie jest ich już 8. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!